Okej, okay, jesteśmy w zapisie. Czy GLB to kolejny mały SUV do wożenia dzieci, czy przełomowy model Mercedesa? Daj suba, inaczej ci nie powiem. To wersja 7-miejscowa, typowo rodzinna. Co może się przydać rodzinie? Na początek czyste spodnie. Drzwi zakrywają progi, a to przy naszej przepięknej pogodzie duży plus. Wnętrze jest dobrze rozplanowane, ale jeśli to ma być Twój pierwszy Mercedes, to trzeba zapamiętać, że wajcha po prawej służy do zmiany biegów, a kierunkowskazy i wycieraczki obsługujesz lewą. Nie martw się, ja też czasem wrzucam kierunkowskaz, jak chcę przetrzeć szybę, albo odwrotnie. Fotele są wygodne, sterowane elektrycznie, z pamięcią ustawień dla 3 osób, w dodatku podgrzewane najlepiej. Duży zakres regulacji, mam 1,60 m wzrostu i bez problemu znalazłam poprawną i wygodną pozycję za kierownicą. Schowek w podłokietniku jest wygodnie otwierany, duży. Na wysokość bez trudu mieści się mój telefon Sony Xperia 1. Mamy początek roku 2021. Porównałam wymiary mojego telefonu z kilkoma flagowcami Apple, Huawei, Samsung. Wszystkie są trochę krótsze, czyli jeśli mój telefon się mieści, to Twój też się zmieści. Telefon mieści się też na półce w konsoli centralnej, ledwo. Opcjonalnie można wybrać ładowarkę indukcyjną. Poza tym masz port USB-C i gniazdo 12-woltowe, a kolejne 2 gniazda USB-C są w schowku pod podłokietnikiem. Komunikaty nawigacji z Android Auto pojawiają się też na wyświetlaczu przed kierowcą i na wyświetlaczu przeziernym na szybie. Wyświetlacz przezierny to bardzo dobre rozwiązanie, bo masz w polu widzenia najważniejsze dane, jak prędkość samochodu, aktualne ograniczenie prędkości, komunikaty nawigacji. Ale to opcja, można jej nie wybierać. Do technologii jeszcze wrócę, ale pomówmy o rzeczach przyziemnych. Uchwyty na kubki są na tyle elastyczne, że mieści się w nich zarówno kubek termiczny, jak i bidon z wodą. Co ważne, bidon mieści się też w kieszeniach w drzwiach. Te kieszenie są obszerne, miękko wykończone. Nie chcę powiedzieć, że to jedna z najlepszych cech tego samochodu, ale jeśli to ma być rodzinne auto, gdzie trzeba upchnąć napoje, przekąski i tak dalej, to warto zwrócić na to uwagę. Kia Sorento, czyli większy samochód, ma wąskie i płytkie kieszenie. Wracając do technologii. Cały system inforozrywki Mercedesa jest rozbudowany i poznanie wszystkich jego możliwości zajmie Ci chwilę. Systemem inforozrywki MBUX można sterować m.in. głosowo. Mam o nim osobne wideo, link w opisie. Hej Mercedes. Tak, proszę. Jaka dziś pogoda? Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane. Hej Mercedes. Tak, proszę. Jaki jest sens życia? Martwi mnie, że pytasz o to komputer. Hej Mercedes. Tak, proszę. Włącz mi masaż. Włączam masaż. Oh, czekałam na to cały tydzień. Jeśli będziesz korzystać z nawigacji Mercedesa, zauważysz też ułatwienie. Przy każdym manewrze na wyświetlaczu centralnym pojawia się obraz z kamery z nałożoną niebieską strzałką, pokazującą Ci, dokąd teraz jechać. Tak wygląda rozszerzona rzeczywistość w praktyce. Dzięki temu rozwiązaniu łatwiej jest poruszać się po obcej dzielnicy czy mieście.
Do tyłu łatwo się wsiada, drzwi otwierają się szeroko. Oparcie kanapy jest dzielone w proporcji 40, 20, 40, a całą kanapę można przesunąć aż o 14 cm. To przydatna funkcja, która doraźnie powiększa pojemność bagażnika, ułatwia też dostęp do trzeciego rzędu siedzeń. No dobrze. Nie jest to coś, co chciałabym robić na co dzień, ale w warunkach polowych da się. Bagażnik można otworzyć z kluczyka i gestem. W wersji 7-miejscowej, czyli takiej, bagażnik ma pojemność 500 litrów, znacznie mniej niż na przykład w również 7-miejscowym Peugeot 5008. Pojemność bagażnika można doraźnie powiększyć do 640 litrów, przesuwając kanapę do przodu i ustawiając oparcia w pozycji pionowej. Haczyki są za małe i za nisko, żeby powiesić na nich torebkę. Może w wersji 5-miejscowej po opuszczeniu podłogi. Po rozłożeniu foteli w trzecim rzędzie zmieszczą się głównie torebki. Dopóki jeździłam GLB po mieście, byłam w miarę zadowolona. W miarę, bo jednak brakuje mi napędu na wszystkie koła, kiedy potrzebuję dynamicznie włączyć się do ruchu. W trasie GLB jest komfortowe, ale mały silnik na autostradzie nie jest ekonomiczny i to trzeba wziąć pod uwagę, wybierając samochód dla siebie. Jeśli planujesz regularne, dłuższe wycieczki, to wybierz większy silnik benzynowy lub choćby najmniejszego diesla. W mieście na garbach i nierównościach zawsze zwracam uwagę na zawieszenie. Ten egzemplarz ma opcjonalne zawieszenie z regulacją tłumienia i to coś, co moim zdaniem warto wybrać, bo dzięki niemu GLB jest bardzo wygodne. Kolejne rozwiązanie, które w mieście uważam za konieczność, to dobra kamera cofania. Tutaj mamy kamerę 360 z opcjonalnym pakietem parkowania. Co to znaczy? Po pierwsze, kiedy wrzucę wsteczny, włącza się tylna kamera i kamera 360, dzięki której widzę całe otoczenie samochodu. Po drugie, wyświetlają się linie naprowadzające, które pokazują, w jakim kierunku pojedzie samochód. Po trzecie, samochód znajduje miejsca parkingowe i może sam zaparkować, ale zwykle wtedy kierowca za tobą będzie trąbić ze zniecierpliwieniem, więc to rozwiązanie, z którego właściwie nie korzystam. Chociaż pod każdym testem SUV-a czy crossovera czytam, że to pokraczne samochody nie wiadomo dla kogo, to wyniki sprzedaży mówią coś innego. Wszyscy chcą taki samochód i będzie ich coraz więcej. GLB jest sensowny, pakowny, może być bardzo rodzinny dzięki wersji 7-miejscowej. To taka klasa B, która nie jest minivanem. Mnie przekonuje. A Ciebie? Napisz mi o tym w komentarzu. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.